Powiedz swoją prawdę. Powiedz swoją prawdę. Widziałem, jak zdarzały się cuda, gdy ludzie po prostu mówili prawdę. Nie prawdę, która stara się zadowolić lub pocieszyć, ale dziką prawdę, niewygodną prawdę. Prawdę, którą boisz się powiedzieć. Straszną prawdę o sobie. Prawdę o twoich najgłębszych uczuciach, wściekłości, którą ukrywałeś, kontrolowałeś, przerażeniu, o którym nie chcesz mówić, pragnieniu seksualnym, które próbujesz odrętwić, pierwotnych tęsknotach, których nie możesz znieść i wyartykułować. W końcu obrona się załamuje i ten niebezpieczny materiał pojawia się z głębin nieświadomości. Nie możesz już dłużej go powstrzymywać. Obraz dobrego chłopca lub miłej dziewczyny wyparowuje. Ten idealny, ten, który wszystko rozgryzł, ten ewolucyjny, te wszystkie obrazy płoną. Drżysz, pociesz się, zbliżasz się do wymiotów. Myślisz, że możesz zginąć robiąc to, ale w końcu mówisz prawdę, której głęboko się wstydzisz. To nie abstrakcyjna prawda, ani duchowa prawda, ani starannie sformułowana prawda, ale ognista, ludzka prawda, namiętna, prowokująca, zmysłowa, nieokiełznana, śmiertelna, bezbronna prawda. Prawda o tym, jak się czujesz. Prawda, która pozwala innej osobie zobaczyć cię w surowym stanie. Prawda, która sprawia, że twoje serce bije. To jest prawda, która cię wyzwoli. Widziałam chroniczne depresje i życiowe lęki podnoszące się z dnia na dzień. Widziałam głęboko osadzone urazy, które wyparowały. Widziałam fibromalgię, trwające całe życie migreny, chroniczne zmęczenie, nieznośne bóle pleców, napięcie ciała, zaburzenie żołądka. Znikają, nigdy nie wracają. Oczywiście skutki uboczne prawdy nie zawsze są tak dramatyczne. I nie wchodź w twoją prawdę z myślą o rezultatach. Ale pomyśl o ogromnej ilości energii, jaka musi być ci zabrana, aby stłumić twoją zwierzęcą dzikość, stłumić gniew, łzy i przerażenie, podtrzymywać fałszywy obraz i udawać, że jest w porządku. Pomyśl o tym całym napięciu, które trzymasz w ciele i o szkodach, jakie są wyrządzane twojemu systemowi odpornościowemu, kiedy żyjesz w strachu przed wyjściem. Zaryzykuj mówienie swojej prawdy. Prawdy, którą boisz się powiedzieć. Znajdź bezpieczną osobę, przyjaciela, terapeutę, doradcę, siebie i wpuść ich do środka. Niech cię podtrzymają, jak się załamiesz. Pozwól im kochać się w tobie, jak płaczesz, wściekasz się, trzęsiesz się ze strachu i robisz bałagan. Powiedz komuś swoją pieprzoną prawdę. To może po prostu uratować ci życie. Uzdrowić cię z głębi duszy i połączyć cię z ludzkością w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażałeś.